Zaczynamy 24. edycję europejskich rozgrywek. Przed nami pierwszy mecz mistrza Polski rekordu Bielsko-Biała. Z dalszej odległości, z którym powinien poradzić sobie Bartek Nawrot. A teraz świetnie Rakic w pojedynku szybkościowym. Rakic! I ta piłka blisko bramki. Kontakt z graczem z Hiszpanii. Uwaga, teraz pierwszy strzał i broni Nawrot. Tego sezonu są zakazane w lidze hiszpańskiej. Nie można już... Świetnie Mateos, jeszcze Marek, za jego plecami Rakic. Widział to Michał Marek, natomiast strzelił tę piłkę. Całej Europie. Rakic, Mateos. Mateos do prawej nogi, Mateos. I ten strzał trafia tylko w obramowanie bramki Czemiego. I teraz z szybszym atakiem ruszają rywale. Pomylił się w tej sytuacji Gabriel Motta. Był w stanie już tutaj skorzystać z dobitki. Jeszcze raz Rakic, zastawnik! Kolejne uderzenie. Broniła ta akcja, Paweł Budniak. Dela, łatwo dali sobie odebrać piłkę. Gracze Chuza Lopeza, jest uderzenie i jest Bartłomiej Nawrot w bramce rekordu. Chuza Lopeza być liderem tych rozgrywek. Ostatni mecz wygrany z Legią Warszawa. Ten z szansą debiutu w narodowych barwach. Mowa o Pawlusie, a teraz zastawnik. Zastawnik do prawej nogi, mocno obok bramki. Czy będą tutaj Hiszpanie coś nie, rozgrywać? Jednak inaczej. Motta nad bramką. A i teraz znów tu Panes sponiewierany właśnie przez Dario Hilla, ale do niego piłka. Erik Panes, ostry kąt i musiał interweniować Czemi. Już zwolnił tempo ten atak. Hill. Trzeba uważać na zejście do środka. Motta, on dzisiaj ma ochotę uderzać z niemal każdej pozycji. A jest podwojony także pivot rekordu, nie ma faulu. Gramy dalej. Zatrzymany rywal. Jest Mateos, szeroko ustawiony Rakic. Panes, to była doskonała szansa na 1-0 dla rekordu. Zaryzykował, że to była najlepsza sytuacja dla obu drużyn w tym spotkaniu. Stracili piłkę w wyprowadzeniu Hiszpanie. Rzadko im się to zdarza. Teraz to zobaczymy. Bardzo inteligentne, delikatne zagranie Mateosa. Czy... Paweł Budniak, jednak Gustavo prosto w bramkarza, ale to była dobra próba. Mateos, będzie szansa, by uderzyć. Jednak zwlekał z tym, teraz Deleu, Budniak, Deleu i nie ma bramki. Jak ta piłka nie znalazła się między słupkami. Więc będzie chciał tutaj jak najlepiej pokazać się. Kapitalnie Stefan Rakic. Rakic był zatrzymywany nieprzepisowo, ale jeszcze szansa. Panes, no zbyt samolubnie Hiszpan w tej sytuacji. Ale zobacz, jak on szybko zawsze reaguje i szuka możliwości rozpoczęcia ataku swojej drużyny. Teraz ma miejsce rywal, na szczęście świetnie w bramce. Bartek Nawrot. Bartek Nawrot. Dał się teraz zgubić troszkę zastawnik, ale teraz on zabiera się z akcją. Zastawnik troszkę za plecy do Rakicza. Zastawnik, nie ma gola, jak on tego nie strzelił. Kolejna fantastyczna akcja i szansa dla mistrzów Polski. No, łapiemy się za głowę, bo prawda jest taka, że rekordziści w tym meczu no, powinni już prowadzić. Wciąż bronimy. Dobre obiegnięcie i kapitalny, mocny strzał. Jeszcze chyba po palcach Bartka Nawrota. Widoczne znane przewinienie. 47 sekund do końca. Dobrze byłoby utrzymać to do końca. I teraz pomylił się Jesus w doskonałej sytuacji. 0-0. Nietypowy wynik, jeśli chodzi o futsal. Na początku, na wstępie chcieliśmy Państwa bardzo przeprosić, ale może o tym za chwilę. Gol! 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 Strzela Mateos na 1-0 dla rekordu. Najlepiej jak może rozpoczyna się ta pierwsza połowa, więc poczekamy z przeprosinami. Tak jest, trzeba poczekać. Może to były to najlepsze odpowiedzi na te przeprosiny. Ta bramka Mateosa, który teraz wznosi te ręce do nieba. Świetna akcja z pivotami. Mówiliśmy o tym, zmienili rekordziści w tym sezonie. Dużo więcej grają właśnie z pivotami. Kapitalna akcja. Kartagena. Świetnie to zrobił. Teraz Motta. Dela strzela. Jeszcze dobitka. Nawrot zamroził tę piłkę. Krąży ta piłka między graczami w czerwonych strojach. Trzeba uważać na taki moment jak ten. Rakic. Stefan Rakic. Rakic zatrzymany fenomenalnie przez Czemiego. Ależ to była interwencja bramkarza z Hiszpanii. Zobaczymy, jak ten mecz oczywiście się skończy, ale to taka jedna z kluczowych akcji tego meczu. To na pewno. Rozgrywa teraz piłkę zespół z Hiszpanii. Oj, świetnie, teraz szedł do uderzenia Francisco Cortes. A tam wyskakujący trochę za pleców napastnika Michał Marek świetnie to zblokował. Teraz trzeba uważać, na szczęście trafił w partnera z boiska. Teraz Braz i uwaga, szansa
jeszcze będzie rzut rożny po tej akcji Mikołaja Zastawnika. Ale tak jak powiedziałeś, kapitalnie, szybkościowo wyglądają rekordziści. Dużo zdrowia na parkiecie zostawiają w tym meczu rekordziści. Mateos, szansa na takie przechwyty. Mateos, nie ma bramki, niesamowita sytuacja. Ależ sobie to wypracował, Mateos odebrał piłkę, a potem świetnym zwodem. A teraz Erik Pane, słupek! Ten słupek będzie drżał jeszcze przez 20 minut. Brawo teraz dla Serba, że wziął to, mówiąc kolokwialnie, na siebie. Uwaga, Nawrat robi to, co potrafi najlepiej, czyli broni strzał Hiszpana. Jest tutaj podniesiona do góry ręka, jest radość, bo ale trzeba wracać do obrony i niestety pechowo, jakże pechowo. No, mieli dużo, dużo lepsze okazje nawet w tej grze z przewagą gracze mistrza Hiszpanii, tak jak powiedziałeś, pechowo. Tomas, ostry kąt i trafiony słupek bramki Bartłomieja Nawrata. Odcinać im tę drogę do bramki, bo zostało 10 sekund. Uwaga, niebezpiecznie, Nawrat i Paweł Budniak z własnej połowy. Trudno było by tę piłkę skierować do bramki. 2-1, koniec, 1-1. Punkt zdobyty z mistrzem Hiszpanii.